czy też jest tą trzecią sesję Rady Gminy Rędziny. Bardzo proszę wyłączyć mikrofony, żeby nie zagłuszało. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Pana Wójta, wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Gminy, witam Państwa sołtysów i witam wszystkich mieszkańców Gminy Rędziny. Jeszcze witam Pana Radcę Prawnego. Nie wiem, czy kogoś pominęłam. Jeśli pominęłam, to proszę się upomnieć. A kierowników również jednostek podrzędnych, wójtowi. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Agnieszka Bajor obecna, Jolanta Bloma. Obecna. Diana Jarczok. Obecna. Kowalczyk Justyna. Kowalczyk jest nieobecny. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk obecny. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski obecny. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem obecny. Dzień dobry. Dzień dobry. Halina Majewska. Halina Majewska obecna. Dziękuję. Karolina Matuła. Karolina Matuła obecna. Sabina Pożarlik. Obecna. Sadziak Anna. Anna Sadziak obecna. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem obecna. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski obecny, dzień dobry. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec obecna. Dziękuję bardzo, mam obecny. Mateusz Kurkowski też obecny. O, przepraszam, opominam w takim razie. To jeszcze raz, Mateusz Kurkowski. Obecny. Dziękuję bardzo, jeszcze raz przepraszam. Obecnych jest 15 radnych, czyli wszyscy. Czyli na tej podstawie stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Przechodzę teraz do sprawdzenia listy obecności Państwa sołtysów. Mirosława Michalak, to za chwileczkę, bo tam Bednarek Antonina. Obecna. Henryk Zawisza. Obecny, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Wiesława Krzaczek. Obecna, witam. Dzień dobry. Andrzej Wolski-Żewuski. Andrzej Wolski-Żewuski obecny. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jolanta Bloma. Obecna. Barbara Krzywda. Barbara Krzywda obecna. I jeszcze Mirosława Michalak. Mirosława Michalak obecna. Dziękuję. Dobrze. W takim razie mamy wszystkich obecnych. Przechodzimy zatem do... Pani Przewodnicząca, proszę. Chciałam zgłosić urządzenie nagrywające dźwięk. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do przyjęcia porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi dotyczące? Ja, Pani Przewodnicząca. Moment, Pan Wójt, proszę. Drodzy Państwo, dzień dobry Państwu. Chciałbym poprosić o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w pozycji 18 uchwałę, która była procedowana na komisjach, regulamin określający procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne. Prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad tej uchwały. Dziękuję. Pani Przewodnicząca. Słyszę, proszę bardzo. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja natomiast zgłaszam wniosek formalny o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad punktu 3, poinformowanie radnych, czy do protokołu z 42 sesji zostały zgłoszone uwagi. Mam uzasadnienie co do mojego wniosku o zdjęcie z porządku posiedzenia właśnie tego punktu 3, ponieważ 42 sesja odbyła się w dniu 30 listopada. Zgodnie z paragrafem 46 statutu protokół z każdej sesji sporządza się w terminie do 14 dni roboczych. 14 dni
wypada na dzień 20 grudnia 2021 roku, czyli na dzień wczorajszy, na poniedziałek. Z kolei paragraf 49 statutu mówi, że radni mogą zgłaszać uwagi do protokołu, kierując je do przewodniczącej. W punkcie drugim tego paragrafu 49 jest mowa, uwagi do protokołu winny być wnoszone przez radnych nie później niż na 3 dni robocze przed sesją zwyczajną. W związku z powyższym, że pani przewodnicząca wyznaczyła grudniową sesję na dzień 21 grudnia, skutecznie z premedytacją zablokowała składanie uwag do protokołu. W związku z tym uważam, że mój wniosek formalny o zdjęcie punktu 3 z porządku obrad dzisiejszej sesji jest w 100% uzasadniony. Dziękuję. Czy jeszcze są jeszcze jakieś uwagi do dzisiejszego porządku? Nie ma, w takim razie zdejmuję punkt 3 i wprowadzam punkt 18 na wniosek pana wójta. To jest podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędzin na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne. Przystępuję zatem do odczytania porządku dzisiejszych obrad. Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Informacja z działalności wójta gminy z okresu międzysesyjnego. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy Rędziny, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędzin na 2022 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości gier dla sołtysów gminy Rędziny. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu gminy Rędziny. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Rędzin do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na 2022 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ręciny na lata 2022-2024. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędzin na lata 2022-2024. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędzin na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych przez komisję rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach. Punkt 19. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych. Punkt 20. Korespondencja
Rady Gminy Rędzin oraz zapytania i wnioski sołtysów i punkt 21. Zamknięcie obrad 43. sesji Rady Gminy Rędziny. Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. W tej wersji, którą przeczytałam. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem porządku obrad. Jolanta Woloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarli. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem porządku obrad. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, jestem za przyjęciem porządku obrad. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za przyjęciem porządku obrad. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. Dziękuję. 15 głosami za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęliśmy porządek dzisiejszych obrad. Przechodzimy zatem do punktu 3. Informacja z działalności wójta gminy z okresu międzysesyjnego. Bardzo proszę, oddaję głos panu wójtowi. Dziękuję pani przewodnicząca za przekazanie mi tutaj głosu. Pozwolicie państwo, że oprócz tego, co się wydarzyło w okresie międzysesyjnym, też przybliżę w skrócie, o co się też wydarzy w niedługim czasie. Drodzy państwo, na początku chciałem się pochwalić radnych tamtej kadencji, radnych i tej kadencji, bo i w tej kadencji kończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków. Pozwolicie, że pokażę. Statuetka, która została odebrana w Katowicach w kategorii Inwestycja proekologiczna roku dla gminy Rędziny o nazwie Zielony Czek, rok 2021. Zostaliśmy uhonorowani przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako jedyna gmina w całym województwie śląskim za tak duże wyzwanie, jakiemu stawiliśmy czoła. Mimo wielu, wielu różnych informacji i wskazywania właśnie, że trzeba było pieniądze pożyczać na tak dużą inwestycję, jednak taka inwestycja, jak widać, jest bardzo ważna nawet dla Śląska i tam zostaliśmy zauważeni. Drodzy radni i poprzedniej kadencji i obecnej, dziękuję, bo dzięki wam tak naprawdę ta inwestycja została wykonana. Dzięki wam mogliśmy uzyskać środki finansowe, pożyczyć środki finansowe również, żeby właśnie tą dużą inwestycję dla naszych mieszkańców, dla dobra ich wybudować. Także to na początku gorące, gorące podziękowania. Drodzy państwo, w okresie międzysesyjnym oprócz jakichś spotkań z mieszkańcami czy jakichś łamania się opłatkiem, o czym na pewno jeszcze pod koniec sesji wspomniemy, odbył się kurs dla strażaków przypominający udzielanie pierwszej pomocy, tak zwane KPP. Było to działanie, które zakończyło się wspaniale po akcji, którą zorganizowaliśmy w manewrach strażackich na Cemexie i tutaj przy współpracy właśnie z firmą Cemex udało nam się zorganizować, przeszkolić, zrecertyfikować właśnie uprawnienie dla strażaków. Podsumowanie akcji Mikołaj na Kresach. Bardzo duże tutaj też podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tej akcji, którzy ją wspierali, dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, dla dzieci, dyrektorów, dla każdej osoby, która w jakikolwiek wspierała, choćby nawet myśląc o tych osobach, którym się tej pomocy udziela. Także tutaj korzystając z okazji, że mamy tutaj panią Haliny Majewską, gorące też podziękowania dla zakładu prowadzonego tam przez jej męża, że też bardzo tutaj zaangażowali się w tą akcję.
Nagranie w Radiu Jura, które po raz kolejny pokazuje z moim udziałem, które pokazuje i było nagranie w zakresie dróg u nas, autostrady. Dzisiaj też część osób może miało okazję zobaczyć, jak niedużo potrzeba, gdzie zdarzenie drogowe na autostradzie powoduje liczne korki i uciążliwości dla naszych mieszkańców. Stąd też kolejny apel nie tylko w radiu, ale też za pośrednictwem właśnie sesji Rady Gminy do wszystkich osób, które nas słuchają, że obwodnica dla gminy Rędziny, obwodnica dla Kościelca, wsparcie w inwestycjach drogowych powinno być. Budowa autostrady nie powinna być inwestycją, na której wsparcie tutaj rządowe w tym zakresie powinno się zakończyć. Powinniśmy zostać zauważeni i z tym problemem, z jakim się zmagamy, żebyśmy nie zostali z problemem finansowym po stronie gminy, aby rozwiązać problem drogowy. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami Konina w firmie Cemex w sprawie ulicy Wapiennej i uciążliwości pojazdów poruszających się tą drogą. Myślę, że i to spotkanie wniosło bardzo dużo i było owocne. Wymaga to czasu, pewne działania i tutaj ze strony firmy Cemex jakieś obietnice i zapewnienia zostały położone. Widzą potrzebę, żeby tutaj mieszkańcom naszej gminy jak najbardziej ich wspierać. Nastąpiło w dniu wczorajszym podpisanie umowy, tak zwany klastry energetyczne z gminami Częstochowa, Poczesna, Pstów, Olsztyn. No i oczywiście my jako gmina Rędziny wstąpiliśmy w tak zwany klaster energetyczny. Ma on na celu tutaj pomóc w byciu niezależnym energetycznie. Widzimy, co się dzieje na rynku energetycznym i chcemy, aby ten klaster jak najbardziej przysłużył się tutaj rozwojowi naszej gminy pod względem ekologicznym, czystości i jakości powietrza. Liczymy na to, że w przyszłości gmina będzie mogła dzięki właśnie tego porozumieniom, które zostały podpisane, właśnie zadbać o to, żebyśmy mieli własne źródła zasilania, aby oświetlać szkoły, przedszkola, drogi. Dla osób, które obserwują przetargi, myślę, że bardzo ważną informacją jest dwa przetargi, które zostały teraz właśnie w miesiącu grudniu otworzone. One są w tej chwili weryfikowane pod względem ofert poprawności i przygotowywane w późniejszym czasie, w niedługim czasie do tego, żeby nastąpiło podpisanie umów, a jest to przetarg na budowę boiska naprzeciwko tutaj tak zwanego terenu Hula Hula, czyli przy byłym wyrobisku kamieniołom Lipówka, oraz w dniu dzisiejszym został otworzony przetarg. Też mamy czterech nawet oferentów na rewitalizację stawu w Rudnikach, gdzie otrzymaliśmy środki wsparcia z Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, jeżeli pozwolicie, teraz chciałbym w kilku zdaniach przybliżyć to, co będzie nas czekało, co dzisiaj przynosi nasza sesja. W dniu dzisiejszym będziemy podejmować szereg uchwał, które będą miały duże znaczenie w rozwoju naszej gminy. A uchwała budżetowa jest jedną z największych uchwał pokazujących kierunki rozwoju gminy. Szereg komisji i rozmów na pojedynczych komisjach, jak również na komisjach łączonych, tak naprawdę pokazują, że jest dla Was ważna. Liczę, że liczne godziny rozmów nie poszły na marne i uchwały są zrozumiałe, przejrzyste i klarowne. Wspomniana uchwała budżetowa gwarantuje nam stabilność. Często nie zastanawiamy się, czy w budżecie są środki na utrzymanie szkół, GOK-u, hali sportowej, Urzędu Gminy, GOPS-u, dróg, oświetlenia ulicznego czy GZK. Ta uchwała gwarantuje nam kolejne też duże inwestycje, takie jak budowa boiska ponad 1 000 000 zł. Budowa kanalizacji, kolejne tym razem kilometry w Rędzinach, 4 kilometry kolejnych tutaj kanalizacji, to ulica Kościuszki, Wesoła,
Okupnicka, Żabia, Stawowa i te ulice właśnie od niej odchodzące od Okupnickiej. Rewitalizacja i to jest kwota 8 milionów złotych. Rewitalizacja stawu w Rudnikach 1,5 miliona złotych. Odwodnienie i kanalizacja na ulicy Wiatrakowej 0,5 miliona złotych. Budowa ulicy Wiznera 1 milion złotych. Budowa czy zakup nieruchomości, też zabezpieczamy środki w naszej uchwale budżetowej na podprzyszłe drogi. Jest prawie 1 milion złotych środków zabezpieczonych. To są drogi od drogi serwisowej w stronę Jurajskiego Agrofresh Parku, czyli w głównej mierze dwie drogi w Kościelcu, również też na wykupy terenów pod wydzielone drogi w Rędzinach i w Rudnikach, gdzie zostały złożone wnioski przez mieszkańców. Zmiana planu zagospodarowania to też rozwój gminy i tą zamierzamy uchwałę podejmować w przyszłym roku dla miejscowości Rudnik i Kościelce. Nowe tereny budowlane czy prostowanie restrykcyjnych zapisów w starym planie pozwolą zapewne uzyskać mieszkańcom lepsze warunki zabudowy, jak i też wzrost ceny nieruchomości. Tak naprawdę wydatkowanie pieniędzy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego to wzrost zamożności naszych mieszkańców. Prace budowlane również w Koninie, czy przy Straży Pożarnej, czy też w Kościelcu, te też kolejne środki finansowe, które będziemy przekazywać w budżecie gminy. Tak naprawdę, drodzy Państwo, te inwestycje wymienione to kwota ponad 13 milionów złotych. Nie są to małe kwoty. Ktoś by powiedział, że gmina nie wspiera mieszkańców w ochronę środowiska, czy też właśnie w inny sposób, ktoś by nawet nazwał, nie dzieli się finansami zdobytymi. Oprócz oczywiście Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wspiera mieszkańców, ważnym elementem jest to, co robimy dla środowiska. To jest ten statuetka, którą pokazałem, czyli ogromne środki finansowe wydawane na oczyszczanie ścieków, ale tak naprawdę do finansowania dla mieszkańców wpływają, jak dzisiejsza uchwała, którą miałem okazję tutaj poprosić o wprowadzenie, czyli do finansowania do wymiany piecy, czy też do finansowania do kanalizacji, które w budżecie są też zawarte. To blisko 300 tysięcy złotych, które chcemy przekazać mieszkańcom i wesprzeć ich w tym, aby żyło nam się bezpiecznie i ekologicznie. Przed nami też nowe wyzwania, które będziemy podejmować w nowym roku. Takimi wyzwaniami i takie wnioski, jakie w najbliższym czasie zamierzamy składać, jeżeli będzie ogłoszony ich nabór, jest to budowa sali gimnastycznej w Koninie, dokument w postaci planu funkcjonalno-użytkowego i już mamy w urzędzie, czekamy tylko jeszcze na opinię konserwatora, remont pod przedszkola w Rędzinach, czy też budowa drogi łączącej Mariankę z Kościelcem Rudnikami. Takie wnioski zamierzamy składać i liczę, że te wnioski uzyskają wsparcie. I tu w tym miejscu zwracam się z apelem do naszych parlamentarzystów, wybranych między innymi przez naszych mieszkańców, by zauważyli potrzebę wsparcia naszej gminy w tych ważnych inwestycjach, które zamierzamy na naszej gminie dla naszych mieszkańców budować. Czekamy również, drodzy Państwo, na rozstrzygnięcie wniosku na budowę drogi, ostatniej drogi nieodtworzonej po kanalizacji w Rudnikach. Dla poprawy efektywności tej ochrony środowiska, drodzy Państwo, mam też bardzo dobrą wiadomość, która do mnie dotarła. Drodzy Państwo, mam potwierdzoną informację na razie, co prawda telefoniczną, że gmina Rędziny, będąca liderem w programie 4.1.3 na wymianę, na montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, że ten wniosek będzie dofinansowany i w ciągu 2 miesięcy najprawdopodobniej dojdzie do podpisania umowy. My jesteśmy liderem, gmina Mstów jest z nami partnerem, także dzięki tutaj naszemu zaangażowaniu, naszej gminy i poprawności złożenia wniosku możemy liczyć, że kolejne środki na poprawę ochrony środowiska, powietrza dopłyną do mieszkańców. I może nie każdy się zastanawia, ale drodzy Państwo, w ciągu 4 tylko lat
blisko 1 000 000 zł zostało przekazane mieszkańcom właśnie na takie, na solary, na piece, przyłącza do kanalizacji. Także zobaczcie, drodzy Państwo, że gmina Rędziny nie jest gminą, która tylko pobiera podatki, tylko tak naprawdę dzieli się tymi podatkami z mieszkańcami, wspomaga ich, chroniąc innych przed tym, żeby u nas się właśnie żyło czyściej, ekologiczniej. Nie trzeba podpisywać umów z programami Czyste Powietrze, bo jak widać, prężnie działamy, a mieszkańcy i podejmowane uchwały przez nas dają możliwość dodatkowego wsparcia finansowego właśnie z programu Czyste Powietrze, gdzie pracownik jak najbardziej udziela wszelkich informacji i pomaga w tym, żeby mieszkańcy osiągnęli wymarzony cel. Ważne jest też, i to dla mieszkańców myślę, że też jest bardzo istotna rzecz, że w dniu dzisiejszym będzie procedowana uchwała o dopłacie do odpadów. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, o dopłacie do odpadów i w tym zakresie ceny odpadów zostają bez zmian, a tak naprawdę uchwała, która była podejmowana na poprzedniej sesji, pokazuje, że ceny za śmieci przy uwzględnieniu ulgi za kompostowanie będą niższe niż dotychczas. Zachęcamy osoby, żeby kompostowali odpady, a ta ulga, która tak naprawdę wzbogaci portfele mieszkańców, to jest kwota blisko 600 tysięcy złotych w samym roku 2022. To kolejne wsparcie z budżetu gminy dla mieszkańców. Również dziś będzie podejmowana, drodzy Państwo, uchwała o dotacji dla GZK jak co roku. I też, drodzy Państwo, nie każdy z nas się zastanawia, ale tak naprawdę jest to ukłon w stronę mieszkańców. To jest kolejne 1,5 000 000 zł, które trafia do mieszkańców za pośrednictwem właśnie gminy. Czyli jednym słowem, nie tylko inwestycje, które wymieniłem na kwotę 13 milionów, nie tylko starania, jakie będziemy podejmować w zbliżającym się roku, jak również to, jak wspomagamy mieszkańców, to pokazuje, że na przyszły rok jesteśmy tutaj gotowi i w budżecie mamy zabezpieczone środki blisko 2 miliony złotych na to, żeby wesprzeć mieszkańców z budżetu gminy. Wiele uchwał to, tak jak tutaj widać, to wydatek finansowy, ale każda to rozwój gminy i pieniądze dla naszych mieszkańców. Cieszę się, że Wam radnym zależy na tym rozwoju gminy i doceniacie, że w naszym skromnym budżecie jest tyle inwestycji służących mieszkańcom oraz że potrafimy zadbać o to, co mamy, szkoły, GOKi wymienione wcześniej, jak również potrafimy się dzielić i pomagać. Jak mi to powiedziała ostatnio jedna z mieszkanek, którą spotkałem na gminie, to chciała podziękować Wam, radnym, którzy dbają o mieszkańców, głosując za przyjęciem uchwał właśnie tym, które tu, jak wymieniłem, pomagają w rozwoju naszej gminy. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Przekazuję głos Pani Przewodniczącej. Dziękuję bardzo. I tutaj prosił mnie jeszcze o głos Pan Kierownik GZK. W takim razie udzielam głosu Panu Kierownikowi, Panu Adamowi Wolskiemu. Dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. W związku z tym, że będę mógł uczestniczyć w sesji tylko do godziny 15 z racji innych obowiązków, pozwoliłem właśnie poprosić o zabranie głosu. Chciałbym Państwu, w związku z tym, że jest to ostatnia sesja i jest to sesja w roku, w którym GZK obchodzi 30-lecie, chciałbym podziękować Panu Wójtowi, wszystkim Państwu radnym i pracownikom Urzędu Gminy, którzy byli zaangażowani w to zadanie termomodernizacji budynku GZK. W swoim imieniu i w imieniu swoich pracowników bardzo za to dziękuję, za przeprowadzenie tego remontu i umożliwienie pracy w dobrych warunkach. Do pracy przychodzimy uśmiechnięci, zadowoleni. Jest przyjemnie, ciepło, sucho, tak jak być powinno i z tego tytułu
Wielkie dziękuję, a jednocześnie składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od siebie i od całej grupy naszej z GZK. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo również Państwu, wszystkim pracownikom życzymy zdrowych, wesołych świąt i jak najwięcej kursów w nowym roku. I najmniej ograniczeń pandemicznych. Tak, dlatego mówię, jak najwięcej kursów w nowym roku. Bardzo proszę Pani Lidia Barwasińska. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu i korzystając z okazji, że Pan Kierownik no, już niedługo nas opuści, chciałabym zadać pytanie, bo bardzo wielu mieszkańców, pasażerów, kierowców zgłasza mi problem związany z zabezpieczeniem bezpieczeństwa przejazdu w samochodach. Chodzi o środki ochrony i czy na pewno poza tym pięknym z termomodernizowanym budynkiem, na który czekałyśmy wspólnie z radną Sabiną Pożarlik, od roku 2017 udzielałyśmy wywiadu pewnej telewizji w momencie, kiedy przybyły Sztermany na bazę Gminnego Zakładu Komunikacyjnego. A moje pytanie, czy wszystko pozostałe poza tymi sukcesami i zadowoleniem z nowego budynku, wszystko gra w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym. Jest, szczególnie leży mi to na sercu, ponieważ Gminny Zakład Komunikacyjny powołali do życia dwaj mieszkańcy z Rędzin Osiedla, z ulicy Broniewskiego. Mogę powiedzieć ich imiona i nazwiska, bo już niestety nie żyją. Był to świętej pamięci Jan Klusta i świętej pamięci mój kolega klasowy Marek Michalak. Założycielami Gminnego Zakładu Komunikacyjnego są mieszkańcy osiedla w Rędzinach. I dlatego leży mi to szczególnie na sercu i chciałabym się dowiedzieć, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, żeby Pan Kierownik powiedział, czy wszystkie te inne zabezpieczenia bezpiecznej pracy kierowców, mechaników są zabezpieczone na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Szanowna Pani Radno i pozostali Państwo, mam świadomość powagi zadania, jakie ciąży na mnie jako kierowniku Gminnego Zakładu Komunikacyjnego, tworu wyjątkowego w skali kraju. I zapewniam z tego miejsca, że kondycja GZK zarówno pod kątem sprzętowym, taboru, pracowników i pod kątem finansowym jest póki co stabilna i pewna. Mówię póki co, mając na myśli to, że trwa procedowanie umowy, którą mamy w przyszłym roku, zaraz na początku roku podpisać kolejnej umowy z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych, który dopłaca środki finansowe. Dzięki temu ten rok bieżący i ten rok poprzedni dotknięty przez pandemię mogliśmy spokojnie dzięki tutaj wytężonej naszej pracy takiej administracyjnej i biurowej przetrwać. Najlepszym przykładem tego jest fakt, że nie podnosimy cen biletów, nie zmieniamy ich, one są cały czas na tym samym niskim poziomie, mimo dużych zmian w cenie paliwa i wzrostu wszelkich innych kosztów. I to jest moje zadanie, które sobie osobiście wyznaczyłem, żeby ten nasz zakład trwał nieprzerwalnie, niezachwialnie, dopóki tylko będzie taka potrzeba wśród społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę o opinię komisji.
Bardzo miała. Bardzo proszę o Komisja Finansów, Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie przegłosowała tę uchwałę. Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę Komisję Infrastruktury. Komisja Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Bardzo proszę, Pani Barbasińska. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Chciałabym, aby pracownik merytoryczny coś więcej powiedział na temat projektu tej uchwały. Szczególnie interesuje mnie kwestia odpadami komunalnymi w gminie Rędziny z dochodów własnych gminy. Bardzo mnie interesują, bo skoro jest przygotowany projekt uchwały, dochody własne gminy, to chciałabym się dowiedzieć, z jakich dochodów, z których opłat będą na ten cel przeznaczone pieniądze. Ja wiem, że weszły nowe przepisy w gospodarowaniu odpadami, że gmina ma możliwość finansowania od września dopłacania do odpadów komunalnych, ale chciałabym w tym momencie przed głosowaniem dowiedzieć się, z jakich planowanych dochodów własnych gminy. Bardzo proszę w takim razie, czy może nam Pani Kierownik Referatu wyjaśnić? Halo, dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, dzień dobry. Proszę Państwa, no tutaj to jest bardzo ogólna ta uchwała i rzeczywiście tutaj nie są wskazane żadne kwoty, nie wiem, żadne paragrafy, z których będzie pokryta ta opłata. Myślę, że no, jest to na tyle intencyjna, jeśli można ją tak nazwać, uchwała i taka ma być, proszę Państwa, bo ani nie wiemy dokładnie, jaka to będzie kwota do dopłaty, ani też dokładnie nie wiemy, z jakich środków i w jakiej wysokości zostanie to pokryte. Tak jak mówię, opinie RIO i całe no ich takie wnioski, które były wyciągnięte po spotkaniach ze skarbnikami, są takie, żeby podjąć uchwałę no tak zwaną intencyjną, żeby dać możliwość gminie o dopłacie, nie wskazując wprost, z jakich i których środków to będzie. Nie wiem, być może pani skarbnik tutaj by bardziej konkretnie odpowiedziała na to pytanie, o ile w ogóle da się na nie bardziej konkretnie odpowiedzieć. Także ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani skarbnik ma coś do dodania? Nie słychać pani. Dzień dobry. Jestem. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o dochody własne, które gmina może przeznaczyć na dopłatę związaną z odbiorem odpadów komunalnych, no to wszystkie dochody własne, które są wymienione w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego. Czyli wszystkie nasze podatki lokalne, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, one również się zaliczają do dochodów własnych gmin. My nie mamy rozróżnienia w tym momencie, te brakujące prawie 600 tysięcy złotych do zbilansowania się gospodarki odpadami. Nie mamy konkretnie zaznaczone, które te pieniądze pójdą. One będą z głównej puli dochodów. Bynajmniej przy wprowadzaniu dochodów do budżetu, jeżeli deficyt na gospodarce odpadami byłby większy, na pewno musimy pilnować, aby to były dochody własne. Czyli musimy gdzieś te środki własne, że tak powiem, magazynować, aby móc później w razie potrzeby dodatkowo do budżetu je wprowadzić.
W tym momencie w planie budżetu na rok 2022 mamy te dochody zapewnione, tak? Dochody własne, które są wymienione w projekcie, one pokrywają tą część prawie 600 tysięcy złotych brakujących na wydatkach dotyczących gospodarki odpadami. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały, bo nie widzę, żeby były jeszcze jakieś pytania. Do przeczytania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodu własnej gminy Rędzinem, nie pochodzący z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Rędzinu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się pokryć w 2022 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Rędziny z dochodów własnych gminy Rędziny, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu, za przyjęciem tej uchwały. Agnieszka Bajor, jestem za. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Diana Jarczok, jestem za. Justyna Kowalczyk. Justyna Kowalczyk, jestem za. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk, jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Sabina Pożarlik, jestem za. Anna Sadziak. Pani Aniu, nie słyszymy. Nie słyszałam wywołania. Oczywiście jestem za. Dziękuję. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem za przyjęciem projektu uchwały. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę numer 242/43/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Pani Przewodnicząca, ja bym bardzo prosiła, by Pani Skarbnik omówiła ten projekt uchwały. Znaczy ja myślę, że ten projekt był już omawiany na komisji, wszyscy mogliśmy uczestniczyć i bardzo bym prosiła ewentualnie o konkretne pytanie, co Pani się Pani Przewodnicząca, dlatego proszę o omówienie, ponieważ na posiedzeniu komisji, kiedy Pani Skarbnik mówiła o kwotach, za każdym razem były wyciszane wypowiedzi. W związku z powyższym ja słyszałam, uczestniczyłam w połączonym posiedzeniu komisji, słyszałam wypowiedź pani skarbnik, natomiast ani jednej kwoty, było cyklicznie wyciszane te kwoty. W związku z powyższym moja gorąca prośba, aby pani skarbnik na sesji omówiła. Dobrze, proszę panią skarbnik. Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale dotyczącej budżetu roku bieżącego, roku 2021,
Dochody zwiększamy o kwotę 627 201 zł 33 grosze. Na kwotę tą składają się dochody z najmu 11 281 zł i 13 groszy, opłata przekształceniowa 382 zł 90, odsetki od podatków oraz od lokaty 3673,80, opłata za opóźnienie w płatnościach 369 zł 33 groszy, opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych 10 zł 85 groszy. Refaktury z gazu 407 zł i 17 groszy. Kwoty otrzymywane z podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczej w związku z transakcjami rozliczanymi w walucie obcej 3 zł 48. Wynagrodzenie z tytułu terminowego naliczania odprowadzania podatku 92 zł. Darowizna z Cemexu dla Urzędu Gminy 3000 zł. Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Koninie 2000 zł. Opłata retencyjna 477,53, podatek leśny 76,77 zł, podatek od spadków i darowizn 1597, podatek od czynności cywilnoprawnych 59 843,73 zł, koszty egzekucyjne 7054,80 zł, opłata skarbowa 1830, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1140 zł 27 groszy, opłata za zajęcie pasa 140,51, zwrot poniesionej opłaty sądowej 100 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 58 355 zł 49 groszy, opłaty za wychowanie przedszkolne 8987,50, opłaty za wyżywienie w przedszkolach 7520,37. Odpłatność za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej 2326 zł, odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schronisku 7199 zł, odszkodowania za uszkodzony sprzęt 7053,71 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 1792 zł, otrzymane kary 12442,88 zł, zwrot podatku VAT 6808 zł. Dofinansowanie na realizację projektu poprawa dostępności jakości usług społecznych w gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych 122 911 zł i 37 groszy. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rędzinach, to przeszkód to jest 14 996 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 390, przepraszam, zmniejszenie dochodów o kwotę 390 tysięcy mamy z tytułu podatku dochodowego ryczałtu 4 tysiące zł, wpływu z usług w jednostkach oświatowych 40 tysięcy zł, wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych 19 tysięcy zł i wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 45 tysięcy. Jednocześnie zmniejszono i zwiększono dochody w zakresie zadania Laboratoria Przyszłości. Zadanie było na dochodach majątkowych w związku z tym, że jednostki będą wydatkowały jako wydatki bieżące, również wprowadzamy po stronie dochodów bieżących. Wydatki zwiększono o kwotę 359 340 zł i 27 groszy. W tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 25 tysięcy zł dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Rudnikach, zakup bieżni do siłowni w gminnej hali sportowej 20 tysięcy zł, serwer wraz z oprogramowaniem dla urzędu 25 tysięcy, modernizacja monitoringu zewnętrznego 15 tysięcy, zakup materiałów, środki są to z funduszu alkoholowego 1140 zł i 27 groszy. Remont w tym monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego urzędu 20 tysięcy zł i Laboratoria Przyszłości 253 200. Zmniejszenia wydatków o kwotę 587 034 zł, w tym na dotacji dla mieszkańców na wykonanie przyłącza kanalizacji 13 tysięcy, remont ulicy Cmentarnej w Rędzinach 150 tysięcy, opłaty, składki i ubezpieczenie 11 tysięcy zł, usługi remontowe na cmentarzach 5 tysięcy, wynagrodzenia w urzędzie 93 229 zł, rozbudowa systemu chłodzenia w urzędzie 32 805 zł i wydatki inwestycyjne Laboratoria Przyszłości 282 tysiące. Po stronie przychodów zmniejszono wolne środki o kwotę 436 095 zł i 6 groszy. Rozchody zwiększono o kwotę 28 800 z przeznaczeniem na rachunki lokat.
wyniku zmian w budżecie nastąpiła nadwyżka w kwocie 2 695 zł 38 zł 94 grosze przeznaczeniem na rachunki lokal. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Dziękuję Pani Przewodnicząca, bo właśnie jak Pani Skarbnik odczytała, to w moich rozchodach jest napisane, tylko zwiększono kwotę 28 800 z przeznaczeniem na przelewy rachunków lokat, środki pochodzące z dofinansowania z projektu Laboratoria Przyszłości. No i praktycznie ta kwota ponad 2 milionów się nie pojawiła, o której w tej chwili powiedziała Pani Skarbnik, ale dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, czy chce Pani coś dodać, jakiś komentarz tutaj? Nie do końca zrozumiałam wypowiedź Pani Radnej. Kwota 2 milionów nadwyżka budżetowa wynika z łącznych planowanych dochodów, wychodów, przychodów i rozchodów. I kwota ta jest zawarta w uchwale budżetowej. Natomiast rozchody zwiększono o 28 800. Jest to kwota, której szkoła w Rędzinach, to jest zespół szkolno-przedszkolny numer 1, nie wykorzysta w tym roku. Są to środki przeznaczone w wieloletniej prognozie finansowej na rok przyszły i dlatego one zwiększyły rozchody. Więc nie do końca tutaj rozumiem tą uwagę dotyczącą, że nie ma mowy o kwocie 2 milionów złotych, o tej nadwyżce. Dziękuję bardzo. Nie ma innych pytań, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rędzina 2021 rok. Rada Gminy Rędzina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Załącznik nr 5 do uchwały nr 181 przez 31 przez 2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Rędzin na 2021 rok stanowiący plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Załącznik nr 9 do uchwały nr 181 przez 31 przez 2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Rędzin na 2021 rok stanowiący plan dochodów i wydatków na 2021 rok, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr 191 przez 33 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędzin na 2021 rok stanowiący plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków bieżących nimi finansowanych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2 695 038 zł 94 grosze zostanie przeznaczona na przelew rachunku lokat. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przystępujemy zatem do głosowania. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk, jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik. Eryk Głęgowik, jestem za. Alina Majewska. Alina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Sabina Pożarlik, jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, jestem przeciw projektowi uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na rok 2021.
Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 14 głosami za, 1 przeciw, przy 0 wstrzymujących się przyjęliśmy uchwałę numer 243/43/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędzin na 2021 rok. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. To jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032. Bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały nr 244/43/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędziny lata 2021-2032. Rada Gminy Rędzina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 180/31/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędzin na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rędziny jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Nad projektem. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik. Eryk Głęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za przyjęciem uchwały. Sabina Pożarlik. Jestem za przyjęciem uchwały. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem przeciw zmianom w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę numer 242. Przepraszam, przyjęliśmy uchwałę numer 244/43/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędzin na lata 2021-2032. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032. I tutaj ten projekt uchwały był procedowany na wszystkich komisjach, zatem bardzo proszę o opinię komisji. Bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o komisję, przewodniczącą Komisji Infrastruktury. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Bardzo proszę o Komisję Oświaty. Komisja Oświaty niejednogłośnie opinia pozytywna. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Rewizyjnej. Pana Piotra. Pana Mateusza. Przepraszam, pana Mateusza. Rewizyjna to u mnie. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o komisję skarg pana Piotra. Komisja skarg wniosku i petycji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie. Nie widzę, także przechodzę do przeczytania projektu uchwały. Numer 245 przez 43/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rędziny na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rędziny obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Paragraf trzeci. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. Upoważnia się wójta gminy Rędziny do zaciągania zobowiązań. Podpunkt pierwszy. Związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy Rędziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Punkt trzeci. Upoważnia się wójta gminy Rędziny do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu, w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 180/31/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032 z późniejszymi zmianami. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Przystępujemy zatem do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Broma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Justyna Kowalczyk, jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Nie słychać pani Sabin. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem uchwały. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem przeciw przyjęciu tej uchwały. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec.
Lidia Wychowaniec, jestem za. 14 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę nr 245 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rędziny lata 2022-2032. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rędziny na 2022 rok. Też były wszystkie. I tutaj też były procedowane na wszystkich komisjach. Zatem bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Bardzo proszę teraz o Komisję Oświaty. Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej nie jednogłośnie, ale pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, projekt budżetu. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Komisję Infrastruktury. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze Komisję Skarg. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędzin na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę Pani Radna Barwasińska. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Ja mam 3 pytania krótkie do Pani Skarbnik. Czy Pani Skarbnik w dalszym ciągu w dziale 900, w rozdziale 9002 zaplanowała 2 etaty dla pracowników, w tym pracownika z rozdziału 9013 schroniska dla zwierząt, bo pani główna księgowa, którą bardzo lubię i szanuję, ale łączy wynagrodzenie z 2 rozdziałów, z rozdziału księgowości odpadami, księgowania odpadów komunalnych, tych płat, no i z rozdziału 9013 schroniska dla zwierząt. Według mojej wiedzy, a już wielokrotnie się chwaliłam, chwaliłam się panu wójtowi, że w latach 80. przez 3 lata pracowałam w dziale finansowym. Dla mnie to jest rzecz niedopuszczalna, aby mieszkańcy gminy Rędziny w opłatach za odpady komunalne płacili wynagrodzenie dla pracownika zajmującym się schroniskami dla zwierząt. Mam też, to właśnie jest jedno pytanie. Drugie pytanie, ile pojemników z rozdziału 9003 zabezpieczono w ostatnim konkursie ofert na sołectwo Rędziny osiedle? Mam tutaj na podglądzie w laptopie ogłoszony konkurs 16 listopada, gdzie w 7 punktach gminy, plac przy urzędzie gminy, hala sportowa, parking przy ulicy Cmentarnej, parking przy ulicy Madalińskiej, plac przy Osperu w Drudnikach, plac przy Altance w Koninie i plac przy OSP w Koninie zaplanowane są pojemniki na odpady. Tak się akurat składa, że to są te pojemniki usytuowane w różnych sołectwach. Na terenie osiedla, sołectwa Rędzino-Osiedle, poza terenami wspólnot mieszkaniowych znajdują się tereny gminne. I moje pytanie, ile zabezpieczono środków finansowych i ile zabezpieczono pojemników w sołectwie Rędziny-Osiedle oraz jaką kwotę zabezpieczono w rozdziale 9005 na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni. W obrębie sołectwa Rędziny-Osiedle są tereny gminne i za te wszystkie czynności, za kosmetykę, pielęgnację terenów gminnych, za odpady komunalne
instytucji, klubów, stowarzyszeń działających przy budynku Mickiewicza 7 za odpady komunalne płacą, panie wójcie, mieszkańcy gminy. Złożyłam 22 zapytania, mam odpowiedzi. Mieszkam ponad 50 lat na osiedlu, mam wiedzę w tym temacie i powiem szczerze, no pana wypowiedź na ostatniej sesji jest pourągająca godności. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani skarbnik, aby mi odpowiedziała na moje zapytania. Bardzo proszę panią skarbnik. Przyznam się, że pani radna ma tyle pytań, że ja chyba nie do końca wszystkie zapamiętałam, więc jeżeli się gdzieś zgubię, to prosiłabym o przypomnienie. Pierwsze pytanie dotyczyło na pewno zatrudnienia w rozdziale 9002. Nie wiem, skąd taka informacja, że zaplanowałam dwa etaty, bo tutaj w informacjach do budżetu takich danych nie ma. Po prostu zaplanowano wynagrodzenia. Z tego, co dotychczas przekazywaliśmy, jeżeli wynagrodzenie pracownika, który również zajmuje się gospodarką odpadami, ale również zajmuje się czynnościami związanymi z opieką nad zwierzętami, nie będziemy rozliczali, to w to miejsce wejdzie wynagrodzenie pracownika referatu, który również zajmuje się gospodarką odpadami, a w tym momencie nie obciążało ono żadnej części wydatków dotyczących tego rodzaju działalności, tak? Czyli dotyczących gospodarki odpadami. Więc tutaj co do ilości etatów, że tak powiem, kwota nawet jeżeli będzie rozliczona, to będzie wyższa niż do tej pory, tak? Bo wynagrodzenie kierownika referatu w jakiejś ułamkowej części będzie, jakby na to nie patrzeć, proporcjonalnie wyższe niż rozliczane wynagrodzenie dotychczasowej pani księgowej. To w zakresie wynagrodzenia. Drugie pytanie dotyczyło pojemników, tak? Konkursu ofert na pojemniki. To tutaj prosiłabym o zwrócenie się informacji do pracownika merytorycznego, który zajmował się przygotowaniem i konkursem ofert. Ja tylko zabezpieczałam środki w budżecie na ten cel. Środki, jakie są zabezpieczone, wynikają z załącznika numer 2 do uchwały budżetowej na rok 2022. Są to kwota 100 tysięcy złotych i taka również kwota wynika z załącznika numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej, gdzie mamy wpisane w przedsięwzięciach to zadanie w związku z tym, że umowę na te pojemniki podpisujemy w roku przyszłym, to nawet już to, w roku, przepraszam, bieżącym na rok przyszły, to nawet to zadanie już mamy w wieloletniej prognozie finansowej jeszcze bieżącego roku budżetowego. Nie wiem, czy na wszystkie pytania pani radna odpowiedziałam, czy może coś mi jeszcze umknęło. W tej kwestii dziękuję, bo i tak złożę zapytania, żeby mieć odpowiedź dla mieszkańców. Mam kolejne zapytanie w związku z tym, że po raz drugi z rzędu składam w imieniu własnym radnej Sabiny Pożarlik i Barbary Krzywdy Sołtys Rady Sołeckiej oraz Rady Sołeckiej Rędziny Osiedle wniosek do budżetu w sprawie, już drugi rok z rzędu, w sprawie wymiany krawężników na ulicy Mickiewicza i na ulicy Broniewskiego, w związku z tym, że planowałam, aby była wymieniona nawierzchnia dróg na ulicy Mickiewicza i Broniewskiego, bo proszę państwa, mija trzeci rok naszej kadencji, a dla sołectwa Rędzin-Osiedle nie przeznacza się marnej złotówki. Więc mam zapytanie, czy mój wniosek do projektu budżetu został opracowany i przedstawiony pani skarbnik o wymianę krawężników na tych dwóch ulicach na osiedlu. Ale czy ja mogę, pani przewodnicząca? Ale pani radna, myśmy rozmawiały, pytałaś mnie, powiedziałam, że ja się nie zgadzam, żebyś pisała pani w moim imieniu. Pani przewodnicząca, ja złożyłam wniosek 15 września. 15 września. Dobrze. A rozmawiałyśmy w grudniu. Także pytanie do pani skarbnik. Czy uwzględniony jest wniosek w budżecie?
Bardzo proszę, pani skarbnik, może pani odpowiedzieć na pytanie. Wnioski składane przez radnych zostały przekazane pracownikom, którzy w ramach własnego referatu przygotowywali projekty budżetu. Zadanie dotyczące remontów krawężników takie nie zostało przewidziane. Ogólnie są remonty być możliwe. Nie mam wyodrębnionego zadania, nazwanego zadania. Są ogólnie wydatki na remonty. Możliwe, że tam w tym zadaniu, w tej kwocie zmieszczą się również te krawężniki, ale nie jestem pani w stanie na to odpowiedzieć. No i moje ostatnie pytanie do pani skarbnik. Jestem członkiem Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. W tym roku, 25 sierpnia, w ramach Komisji Objazdowej, Komisji Oświaty, byliśmy we wszystkich placówkach. Wszyscy członkowie komisji widzieli, w jakim jest stanie budynek przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2, jaki jest plac zabaw w tym przedszkolu. Była też kontrol zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej. I proszę powiedzieć, czy ujęta jest termomodernizacja budynku przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 i czy jest wymiana dachu ujęta w tym projekcie budżetu? Jeżeli dobrze pamiętam, to kwestię omawialiśmy na Komisji Finansów, w związku z łączonymi komisje, to były zresztą w sprawie budżetu. Żadne wydatki na remont, co wynika również z załącznika numer 2, nie zostały przewidziane w jednostkach oświatowych. W miarę potrzeb, w miarę posiadanych środków stopniowo będziemy te zadania wprowadzać tam, gdzie będzie priorytet, tak? Które jednostki będzie to najważniejsze, będzie zagrażało, stwarzało niebezpieczeństwo, to będzie ta jednostka, do której te środki w pierwszej kolejności będą trafiały. Czyli mam rozumieć, że jak dojdzie w najbliższym czasie do jakiegoś nieszczęścia, to Urząd Gminy bierze za to odpowiedzialność. Dziękuję. Nie zakładajmy od razu, że nie wiadomo, co się stanie. Bardzo proszę, pan wójt jeszcze chciał zabrać głos. Tak, drodzy państwo, jeszcze tylko dla uszczegółowienia i zamknięcia tematu, który jest tutaj poruszany przez panią radną Lidię Warwasińską w sprawie koszy, które umowa, gmina podpisuje umowę na kosze z terenów gminnych. Drodzy państwo, czy to będzie kosze, które stoją właśnie w Koninie, czy to są kosze, które stoją tu w przy urzędzie, czy przy hali sportowej, nawet i przy szkołach, to jeżeli nie są środki wyodrębnione z budżetu gminy, na przykład weźmiemy pod uwagę szkołę, to wy, drodzy państwo, w budżecie przeznaczacie środki finansowe na funkcjonowanie szkoły, między innymi na odbiór odpadów. Szkoły podpisują umowy osobno, GOKi osobno, tak? Każda instytucja sobie w jakiś sposób radzi z tymi odpadami, które ma. A jakie, skąd ma odpady? No, drodzy państwo, no nie przyjeżdża tam mieszkaniec głównie Częstochowy, czy można powiedzieć tam, nie wiem, Bielska, czy Gdańska. To są nasi mieszkańcy i gmina, chcąc zapłacić za wywóz tych śmieci, czy to będzie w budżecie wyodrębnionym dla szkół, to i tak te pieniądze pochodzą ogólnie z naszych środków, czyli z naszych podatków. Czyli tak, mieszkańcy płacą za odbiór tych śmieci, swoich śmieci, bo nie zabierają ich do domu, tylko zostawiają w miejscu, gdzie po prostu w danym momencie przebywają. Co do osiedla i koszy wystawionych, są mniejsze kosze wystawione i są odbierane, są, z, można powiedzieć, wyczyszczone te kosze. Natomiast no, tam, gdzie są miejsca, tak jak właśnie skupiska osób, to tam się kosze stawia. No, postawienie kosza 1100 ogólnie dostępnego na terenie osiedla, no drodzy państwo, byłoby to troszeczkę śmieszną rzeczą. To tak jak postawić kosz 1100 na ulicy Warszawskiej, na przykład w Kościelcu, albo na ulicy, powiedzmy, Kościuszki w połowie jej, żeby stał jako ogólnie. Stawia się kosze tam, gdzie liczba osób i można powiedzieć, gdzie przebywają, żeby mogli wyrzucać. I takie umowy raz w roku gmina podpisuje i takie przetargi realizuje. Tak, wszystkie rzeczy, które są płacone z budżetu gminy, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, są z pieniędzy podatników.
Pani przewodnicząca, chciałam złożyć ad vocem do wypowiedzi burmistrza. Bardzo proszę. Pan wójt mnie chyba nie zrozumiał. Ja już drugą sesję mówię, że w budynku Mickiewicza 7 umowę tylko miała na jeden kosz, jeden, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek. W tym budynku siedzibę mają też koło rencistów emerytów, stowarzyszenia. Odbywają się różne imprezy kulturalne, okazjonalne. GOK działa bardzo prężnie. Pani sprzątająca w GOK-u, jak to słusznie na ostatniej sesji zauważył radny Szymon Wiśniewski, sprząta teren Placu Zabaw za GOK-iem, sprząta teren gminny i to wszystko lądowało do tej pory, do listopada, do jednego pojemnika z napisem GOK, umieszczonego przy zbiegu w miejscu odpadów, gromadzenia odpadów, u zbiegu ulicy Broniewskiego z ulicą Nową. Pozostałe instytucje, tereny gminne w ramach sołectwa są pozostawione na pastwę losu i one, te wszystkie odpady, butelki w koszach, bo i butelki są i po imprezach kulturalno-rozrywkowych jest szkło, papier, wszystkie plastiki, bio, wyrzucane są do śmietników, w cudzysłowie śmietników, na usytuowanych na osiedlu. I to my, mieszkańcy osiedla, płacimy, nie w budżecie. Nam się przypisuje. Ostatnio pani Basia posprzątała teren nowego tutaj traktu przy placu zabaw za budynkiem GOK-u, zgromadziła 7 worków bioodpadów. I do tej pory te worki lądowały do naszych śmietników. I my, mieszkańcy osiedla, za to płaciliśmy. Obserwuję na bieżąco, że właściciele działek w ogródkach działkowych, wracając, wrzucają do miejsca składowania odpadów, tu przy moim bloku, podorabiane mają klucze. Warto też, aby pracownik Urzędu Gminy jednak zainteresował się, czy właściciele działek na ogródkach działkowych posiadają tam jakieś pojemniki, bo niestety widzimy my naocznie mieszkańcy osiedla, że właściciele działek przynoszą odpady, szczególnie jesienią, z ogródków działkowych i wrzucają do naszych pojemników na osiedlu. To jest karygodne. Ja już to któryś raz z rzędu zgłaszam i zostaje to bez echa. Dziękuję. Myślę, że mieszkańcy, którzy mają ogródki działkowe, mają tam swoje działki, są również mieszkańcami osiedla, dlatego wyrzucają te śmieci. No jest to dla mnie logiczne. Pan wójt jeszcze chciał zabrać głos, bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja tylko w jednym zdaniu. Wprowadzanie mieszkańców w błąd nie na miejscu po stronie radnej. Myślę, że nie będę się odnosił do tych wypowiedzi, bo jak widać pozostali radni rozumieją temat. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, replika do wypowiedzi pana wójta. Proszę, proszę. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ja, panie wójcie, jak pan nam uniemożliwił przeprowadzenie jednodniowej kontroli w budynku Urzędu Gminy, między innymi tematem, zakresem kontroli były odpady komunalne, złożyłam 22 zapytania w tym zakresie, złożyłam 22 ponowienia, ponieważ pana odpowiedzi były nie na temat, śmiechu warte, i mam już teraz absolutnie pewność i śmiem twierdzić, niech pan nie zmienia tematów, że ja wprowadzam błąd. My, mieszkańcy osiedla, płacimy za stowarzyszenia, za kluby i mieszkańcy gminy, ponieważ te instytucje nie mają nawiązanych własnych umów na wywożenie odpadów komunalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Pani Sabienko, pani chciała coś powiedzieć? Tak, chciałam coś powiedzieć. A właściwie to sprząta pani sprzątaczka wokół, w GOK-u i wokół GOK-u. No to za które dzieci, za czyje dzieci sprząta?
przychodzą to dzieci gdzieś tam skądś, tylko czyje to są dzieci? To są nasze dzieci osiedlowe. To nasze dzieci brudzą. Nikt inny nie brudzi. Dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję na ten temat. Jeśli nie ma dalszych pytań odnośnie uchwały, przechodzę do przeczytania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Rędzin na 2022 rok. Rada Gminy Rędzinu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy ustala dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 088 205 zł 24 grosze, w tym podpunkt A dochody bieżące w kwocie 41 701 369 zł. Podpunkt B dochody majątkowe w kwocie 9 386 836 złotych 24 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi ustala wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 52 623 360 złotych 81 groszy, w tym podpunkt A wydatki bieżące w kwocie 41 626 366 zł 3 grosze. Podpunkt B wydatki majątkowe w kwocie 10 996 994 zł 78 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci ustala planowane dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt czwarty. Ustala planowane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt piąty. Ustala planowaną kwotę dochodów do odprowadzenia w 2022 roku do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustala planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie 10 996 994 zł 78 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt siódmy. Ustala planowane do realizacji projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7. Punkt ósmy. Ustala dochody z tytułu opłat z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8. Punkt dziewiąty. Ustala planowane do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. Punkt 10. Ustala planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10. Punkt 11. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11. Punkt 12. Ustala plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12. Punkt 13. Ustala plan przychodów i wydatków wyodrębnionych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 14. Punkt 15. Ustala plan dochodów i wydatków z wyodrębnionych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15. Punkt 16. Ustala plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 16. Punkt 17. Udziela się dla zakładu budżetowego, to jest Gminnego Zakładu Komunikacyjnego, dotacji przedmiotowej w wysokości 1 500 000 zł. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 535 155 zł 57 groszy. Punkt drugi. Deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. To jest środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 519 244 zł 59 groszy. Niewykorzystane środki określone w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem z tych środków w kwocie 15 910 zł 98 groszy. Punkt trzeci. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 194 981 zł 33 groszy zgodnie z załącznikiem nr 17 w tym. Podpunkt A. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 105 632 zł 51 groszy. Podpunkt B. Przychody wynikające z niewykorzystanych środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem z tych środków w kwocie 541 304 zł 23 groszy. Podpunkt C. Przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 548 044 zł 59 groszy. Punkt czwarty. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 659 825 zł 76 groszy zgodnie z załącznikiem nr 18 w tym. Podpunkt A. Z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 709 825 zł 76 groszy. Podpunkt B. Z tytułu wykupu innych papierów wartościowych obligacji w kwocie 950 000 zł. Punkt 5. Ustala kwotę na obsługę długu w wysokości 310 000 zł. Paragraf 3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 89 ust. 1 i artykule 90, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy. Podpunkt A. Ogólną wysokości 60 000. Podpunkt B. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł. I podpunkt C na cele inwestycyjne w kwocie 208 304 zł. Paragraf 5. Punkt 1. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego budżetu gminy. Paragraf 6. Punkt 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Punkt drugi. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Paragraf 7. Upoważnia wójta do. Punkt pierwszy. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków między działami. Punkt drugi. Do wykonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z podpunkt A. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt B. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Punkt trzeci. Przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Punkt czwarty. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł. Punkt piąty. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ręciny.
Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przystępujemy zatem do głosowania. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Justyna Kowalczyk, jestem za. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk, jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, jestem przeciw. Zaraz w przyszłym roku będziemy kredyty pobierać. Dziękuję. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 14 głosami za, przy jednym przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy uchwałę nr 246 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Rędzin na 2022 rok. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Rędziny. Pani przewodnicząca. Proszę. Chciałabym zgłosić wniosek, aby proponowaną kwotę 200 zł za diety za udział sołtysów w sesji podnieść do kwoty 300 zł. Zgłaszam taki wniosek formalny. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała i podała 200 zł od 1 stycznia dla sołtysów. Dziękuję. To w takim razie teraz powinna, jeżeli pani zgłasza taki wniosek, to komisja. Przegłosujemy najpierw projekt, ten, który zaproponowała komisja. A ja uważam, pani przewodnicząca, że najpierw moja propozycja powinna być przegłosowana, ponieważ po ostatnim posiedzeniu Komisji Połączonych w dniu 14 grudnia 2021 roku, gdzie był między innymi omawiany, przygotowany przez wójta gminy projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kościelec, tak mi zaimponowali wszyscy państwo sołtysi swoimi wypowiedziami, przeczytali ze zrozumieniem ten przygotowany projekt statutu dla Sołectwa Kościelec, tak czynnie brali udział, zresztą dla mnie tak podobnie jak to przedstawił na posiedzeniu połączonej komisji radny Szymon Wiśniewski, sołtys to brzmi dumnie i uważam, że należy ich uszanować i dać im kwotę 300 zł za udział, 300 zł diety za udział w posiedzeniu sesji. Dlatego uważam, że najpierw mój wniosek powinien być przegłosowany. Dziękuję. Dziękuję. Najpierw głos. W tej wypowiedzi pan radca prawny. Głosujemy najpierw wniosek Komisji Finansów. Ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały.
Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rędziny. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Za udział w sesji Rady Gminy Rędziny sołtysom przysługują diety w wysokości 200 zł. Punkt drugi. Podstawą do wypłaty diety jest podpisana przez sołtysa lista obecności na sesji Rady Gminy Rędziny, a w przypadku sesji zdalnej lista sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy podpisana przez przewodniczącego Rady Gminy Rędziny. Paragraf drugi. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 19 przez 104 przez 2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rędziny oraz przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej Rędziny Osiedle. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Rędziny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Pani przewodnicząca, bo zauważyłam błąd. Pani przewodnicząca. Proszę. Sołectwo Rędziny Osiedle jest od 2016 roku sołectwem. Nie jest przewodniczący. Tak, ale taka była uchwała i dlatego ta uchwała o takiej nazwie traci moc. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Zatem przechodzimy do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem tej uchwały. Jolanta Bloma. Ja, pani przewodnicząca, się wyłączam z tego głosowania. Dobrze, czyli wstrzymuje się pani od głosu. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Justyna Kowalczyk, jestem za. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk, jestem za. Uważam, że Komisja Finansów podjęła dobrą decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik. Eryk Głęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarli. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem przeciw. Uważam, że należy... Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Komisja Finansów na kilkugodzinnym posiedzeniu obradowała i rozpatrywała to i wydaje mi się, że podjęła słuszną decyzję. Dziękuję. Lidia Wychowaniec? Lidia Wychowaniec, jestem za. 13 głosami za, przy jednym przeciw i przy jednym wstrzymującym się przyjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rędziny o numerze 247 przez 43 przez 2021. A zatem nie będziemy procedować wniosku pani Lidii Warwasińskiej, ponieważ propozycja ustalona na komisji przeszła 13 głosami za. Bardzo dziękuję. Mi przykro, że radni tak nisko cenią naszych sołtysów. Bardzo mi przykro. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny. I bardzo proszę tutaj o opinię komisji. Finansów. Tak, bo to na naszej komisji. Tak, tak. Tak, na naszej komisji. Tak, Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały nr 248 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się zgody Stowarzyszeniu Miners Rędziny z siedzibą w Rudnikach
ulica Stalowa 4, na używanie wizerunku herbu gminy Rędziny poprzez umieszczenie go na strojach meczowych, plakatach informacyjnych dotyczących rozgrywek, treningów, naborów oraz innych materiałów stowarzyszenia w celach promocyjnych gminy i dyscypliny sportu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Krystyna Kowalczyk. Krystyna Kowalczyk, jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem uchwały. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, jestem za przyjęciem projektu uchwały i pozdrawiam prezesa Mateusza. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę numer 248 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu gminy Rędziny. W tym miejscu chciałam ogłosić 10-minutową przerwę. Dziękujemy. Bardzo dobrze. Spotykamy się 16.05. Dziękuję. Ogłaszam przerwę. Dziękujemy.
Zbieramy się. Wznawiam obrady 43. sesji Rady Gminy Rędziny. Bardzo proszę o zebranie się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę o wyłączenie mikrofonu. Przechodzimy zatem do punktu 11. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. I bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku. Paragraf drugi. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Określa się harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Rędziny. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy zatem do głosowania. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Węgowik. Eryk Węgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Nie słychać pani Sabinko.
Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, wstrzymuje się od głosu. Szymon Wiśniewski. Może Lidia Wychowaniec? Lidia Wychowaniec, jestem za. Poczekamy chwilę na Szymona. W takim razie nie wiem, czemu Szymona nie ma. O, jest. Tak, jestem już, przepraszam. To proszę o głos w sprawie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Ręciny do 2030 roku. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami za, 0 przeciw i przy jednym wstrzymującym się podjęliśmy uchwałę nr 249 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Ręciny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju Gminy Ręciny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Bardzo proszę o opinię Komisji Oświaty. Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przyjęcie tego programu przy jednym głosie wstrzymującym się. Dodatkowo mogę poinformować również, że do załącznika numer 1 w punkcie 4 dołączyliśmy podpunkt 4 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie w zakresie przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu gminy Ręciny, dotacja celowa na działalność ośrodka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Rada Gminy Ręciny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok o brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ręciny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, jestem za przyjęciem dwóch programów profilaktyki przeciw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Jestem za. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 15 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
Przyjęliśmy uchwałę nr 250/43/2021 Rady Gminy Rękidy z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinie na 2021 rok. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Finansów Publicznych i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Dziękuję. I Komisja Infrastruktury? Komisja Infrastruktury również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2021. Rada Gminy Ręciny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2021 do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,75 zł. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 182/31/2020 Rady Gminy Ręciny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2021. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Ręciny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Przechodzimy zatem do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem uchwały. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem za przyjęciem uchwały. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę nr 251/43/2021 Rady Gminy Ręciny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2021. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. To jest punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2022. Bardzo proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja Finansów Publicznych Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. I jeszcze Komisja Infrastruktury. Również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały nr 200, projektu uchwały Rady Gminy Ręciny w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2022. Rada Gminy Ręciny uchwala, co następuje. Bardzo proszę wyłączyć mikrofony. Rada Gminy Ręciny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Ręcinach na rok 2022 do kosztów 1 wozokilometra w wysokości 2,51 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Ręciny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
Przechodzimy zatem do głosowania. Agnieszka Wajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma? Jestem za. Diana Jarczok? Jestem za. Justyna Kowalczyk? Jestem za. Marcin Kowalczyk? Jestem za. Mateusz Kurkowski? Jestem za. Piotr Kurowski? Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik? Eryk Głęgowik, jestem za. Halina Majewska? Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła? Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik? Jestem za. Anna Sadziak? Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska? Lidia Barwasińska, jestem za projektem uchwały. Szymon Wiśniewski? Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec? Lidia Wychowaniec, jestem za. 15 głosami za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęliśmy uchwałę numer 252 Rady przez 43 przez 2021 Rady Gminy Lędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Lędzinach na rok 2022. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Bardzo proszę o opinię Komisji Oświaty. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program wspierania rodziny w gminie Rędziny na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma? Jestem za. Diana Jarczok? Jestem za. Justyna Kowalczyk? Jestem za. Marcin Kowalczyk? Jestem za. Mateusz Kurkowski? Jestem za. Piotr Kurowski? Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik? Eryk Głęgowik, jestem za. Halina Majewska? Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła? Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik? Jestem za. Anna Sadziak? Anna Sadziak, jestem za uchwałą. Lidia Barwasińska? Lidia Barwasińska, jestem za uchwaleniem gminnego programu wspierania rodziny w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Szymon Wiśniewski? Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec? Lidia Wychowaniec, jestem za. Dziękuję. 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy uchwałę numer 253 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. To jest punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędzin na lata 2022-2024. Bardzo proszę o opinię Komisji Oświaty. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę do przeczytania projektu uchwały.
Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędziny na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do głosowania. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Diana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za. Mateusz Kurkowski. Jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Głęgowik. Eryk Głęgowik, jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem uchwały. Lidia Warwasińska. Lidia Warwasińska, jestem za przyjęciem programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 14 głosami za, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Przyjęliśmy uchwałę numer 254. Przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rędziny na lata 2022-2024. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 17. To jest podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne. Bardzo proszę tutaj o opinię Komisji Infrastruktury i Finansów. Komisja wydała opinię pozytywną. Tak, co tam nie potwierdziło już dostęp? Komisja Finansów. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dobrze, zatem czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, zatem przechodzę ja do mam, pytania. Ja mam, Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę. Jedno pytanie, które się pojawiło, z tym, że to pytanie, zanim je zadam, to już podczas komisji padła ta kwestia i to pytanie wydłużyłoby procedowanie i automatycznie może odsunęłoby w czasie możliwość wcześniejszego wymiany pieca lub zdobycia środków. Bo tutaj aż ciśnie się na usta, żebyśmy się przychylili. Może w przyszłym roku się uda do tego, żeby program był bliźniaczo podobny, przynajmniej w tym punkcie, do częstochowskiego, w którym to osoby, które zamierzają wymienić sobie piec, mogą dokonać takiej wymiany, zakupu tego pieca pół roku przed złożeniem wniosku. Czyli jeżeli udowodnią, że data zakupu, data wymiany była do 6 miesięcy przed wydaniem pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania, to są w tym programie. A dlaczego tak? Dlatego tak, że jeżeli ktoś wymienia sobie piec, wiadomo, no z kopciuka, no to tutaj jest wymóg do końca roku. Ale jeżeli ktoś chce unowocześnić, czy przejść na inne źródło, typu z węgla na gaz, to jeżeli złoży wniosek, tak jak my u nas teraz będzie, do 28 lutego, decyzja zapadnie z początkiem marca,
czy zostaną mu przyznane środki finansowe, to do wymiany może dojść, rozumie się oczywiście, po zakończeniu okresu grzewczego, czyli latem roku następnego. Natomiast ten punkt, który ma Częstochowa, która dopuszcza do pół roku wstecz, może, jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, czyli wymienia już natychmiast i przystępuje do programu. Wiadomo, że tutaj może się zdarzyć, że jego wniosek jednak nie uzyska pozytywnej akceptacji, ale no jest to wyjście dla osób, tak jak tutaj rozmawialiśmy, dla osób, które po pierwsze ich stare piece uległy awarii i musi wymienić natychmiast. I nie może czekać do przyszłego roku, bo czym będzie grzał? Więc to daje możliwość skorzystania z tego programu i jednocześnie przychylenia się do tej ogólnej tendencji, którą idziemy w stronę ekologii. I stąd tutaj jest moje duże wahanie i duża obawa, myślę, że w przyszłym roku rozszerzymy ten nasz program i te osoby, które wcześniej podejmą decyzję o wymianie, będą mogły również skorzystać z tego. Dziękuję. Ja nie wiem, czy nie ma takiego zapisu w ustawie, że ten półroczny okres wstecz chyba obowiązuje. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do przeczytania projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne. Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjąć regulamin określający procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rędziny. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przystępujemy zatem do głosowania. Agnieszka Bajer, jestem za przyjęciem uchwały. Jolanta Bloma. Jestem za. Jana Jarczok. Jestem za. Krystyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Marcin Kowalczyk, jestem za. Mateusz Kurkowski. Mateusz Kurkowski, jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za. Eryk Łęgowik. Eryk Łęgowik, jestem za. Alina Majewska. Alina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, wstrzymuje się od głosu. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za. 14 głosami za, 0 przeciw, przy jednym wstrzymującym się. Przyjęliśmy uchwałę nr 255 przez 43 przez 2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny realizowane przez osoby fizyczne. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 18. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach. Bardzo proszę, oddaję tutaj głos panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Mateuszowi Kurkowskiemu. Dziękuję bardzo. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach w dniu 10 listopada 2021 roku. Kontrola została przeprowadzona na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą nr 188 przez 31 przez 2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku.
Komisja działała na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem gminy Rędzin. Jednostką kontrolowaną był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach, kierowany przez doktora inżyniera Pawła Bogdała. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w składzie: Mateusz Kurkowski, przewodniczący, Lidia Warwasińska, członek zespołu, i Karolina Matuła, członek zespołu. Komisja zapoznała się z protokołem z poprzedniej kontroli z dnia 26 czerwca 2019 roku ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia pokontrolne. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 10 listopada 2021 roku od godziny 8.30 po uprzednim powiadomieniu kierownika zakładu o dacie kontroli, jej zakresie i poleceniu przygotowania odpowiednich dokumentów. Potwierdzeniem kontroli było upoważnienie do jej przeprowadzenia przez wyżej wymienione osoby, podpisane przez przewodniczącą Rady Gminy Rędzin, załącznik nr 1. Zakres kontroli był następujący. Punkt pierwszy: dotacje, przetargi i inwestycje. Punkt drugi: koszty utrzymania zakładu. Punkt trzeci: rozliczenie sezonu grzewczego 2019-2020 oraz 2020-2021. Zadłużenia i ich ściągalność i wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej. Zakres kontroli dotyczył lat 2020-2021. Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Rędziny, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków mieszkańców osiedla Rędziny, dostarczanie ciepła do wspólnot mieszkaniowych, odbiorców indywidualnych, lokali użytkowych i placówek oświatowych. Na początku pan kierownik poinformował członków komisji, że w ostatnich latach nie zostały przeprowadzone żadne znaczące inwestycje. ZGMiK dokonywał tylko bieżących napraw i serwisów. Jednostka nie otrzymała również żadnej dotacji w minionym okresie. Jedyny przetarg, jaki odbywał się w tym czasie, to przetarg na zakup miał. Obecna cena zakupu miał to 416,97 zł za tonę. Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi przetargu. Pan kierownik przedstawił również dokumenty związane z kosztami funkcjonowania zakładu, załącznik nr 2. Przedstawione zostały również dokumenty dotyczące rozliczenia sezonu grzewczego 2019-2020 oraz 2020-2021, a także dokumenty dotyczące wysokości zadłużeń w poszczególnych obszarach działalności ZGMiK. To jest załącznik nr 3. Zespół kontrolujący zapytał pana kierownika również o wykonanie zaleceń pokontrolnych. W odpowiedzi została przedstawiona korespondencja wymieniona z Urzędem Gminy Rędziny. Załącznik nr 4. Na tym kontrolę zakończono. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy został przekazany kierownikowi ZGMiK w Rędzinach panu Pawłowi Bogdałowi wraz z informacją o wniesieniu uwag w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. I pan kierownik nie wniósł żadnych uwag, a protokół został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Rewizyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy. Pani przewodnicząca, proszę o udzielenie głosu. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Byłam w składzie zespołu kontrolującego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. I muszę pochwalić pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że przeprowadził kontrolę bardzo profesjonalnie, wzorcowo. Chciałam ogromnie podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, że udzielali tak fachowych, merytorycznych odpowiedzi. Zadawaliśmy mnóstwo pytań dodatkowych do dokumentów, które nam były udostępnione. I bardzo jest mi przykro, że we wnioskach z poprzedniej kontroli było zalecenie i pan kierownik wystąpił z pismem do wójta gminy o ustalenie opinii dotyczącej kontenerów, które według wójta stanowią
mieszkania socjalne. Muszę z przykrością powiedzieć, że ja trzykrotnie również zgłaszałam zapytanie do wójta gminy Pawła Militowskiego wskutek licznych interwencji, zgłoszeń od mieszkanek sołectwa Rędziny Kolonia, które zgłaszały mi, podawały przepisy prawne, które uniemożliwiały, że kontenery tego typu nie powinny być traktowane jak mieszkania socjalne. Zgłaszały mi mnóstwo innych uwag dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego wójta gminy Rędziny. Jest mi bardzo przykro, że po tych wszystkich moich zgłoszeniach, po zaleceniach poprzedniej kontroli, po wystąpieniu pana kierownika z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, pan wójt nie wystąpił o tą opinię. Pan wójt uważa, że jest najważniejszy i on tak stwierdził, że te kontenery to są mieszkania socjalne. Uważam, że ja jeszcze dzisiaj po dzisiejszej sesji ponowię zapytanie i bardzo proszę, żeby pan wójt jako organ wykonawczy pamiętał o tym, że radni, mieszkańcy, my mamy służyć mieszkańcom gminy. My jesteśmy po to powołani, że jeżeli mieszkańcy gminy czegoś oczekują od nas, to my musimy to wykonać. Także po dzisiejszej sesji ponowię zapytanie do wójta gminy o wystąpienie o opinię prawną, opinię fachowców, czy te kontenery umiejscowione przy ulicy Bankowej spełniają wymogi mieszkań socjalnych. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan wójt. Drodzy państwo, trudno, można powiedzieć, dobrać słowa do odpowiedzi, żeby pani radna Lidia Warwasińska była zadowolona z jej treści. Ponawianie pism według mnie jest niepotrzebne, a temat ten już był poddawany licznym rozmowom i komisjom. Wspomniane przez panią radną paragrafy, jakoby te budynki nie mogły, nie spełniają swojej funkcji, w żadnym piśmie nie były ujęte. To jest raz. Drugie, jeżeli chodzi o kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, jest to osoba, która przejęła pod swoją pieczę te budynki. Jest to osoba, jeżeli miałaby jakiekolwiek zastrzeżenia, to z wykształceniem budowlanym i z tytułem doktora. Również jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w momencie, kiedy nadzoruje te budynki, widziałby jakiekolwiek zagrożenie i niezgodność, a przypominam, że dostaliśmy pozwolenie na jego budowę tu przez starostwo powiatowe, byłoby z automatu zastrzeżeniem i niemożliwością funkcjonowania. Zatem uważam, że niezasadnym jest angażowanie się i poświęcanie więcej czasu temu tematowi. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, adwokatem wypowiedzi pana wójta. Proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja bardzo szanuję kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Doktorem jest nauk społecznych. Tak na marginesie, tak się przedstawił, więc to pamiętam. Natomiast my, jeszcze raz powtórzę, my jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom. Panie mieszkanki sołectwa Rędziny Kolonia zgłosiły się do mnie wielokrotnie z tym zapytaniem, a ja oczekuję od wójta opinii fachowców, nie wójta gminy, opinii fachowców, czy te kontenery mogą być mieszkaniami socjalnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan wójt. Jedno zdanie jeszcze powtórzę. Dostaliśmy pozwolenie na budowę. Jak widać, gdyby były zastrzeżenia, takiego byśmy nie dostali. Co do tych osób, zapraszam do urzędu. Pani przewodnicząca, replika co do wypowiedzi pana wójta. Bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Pozwolenie na wybudowanie czegoś to jest jedna strona medalu, ale medal ma dwie strony. Forma przeznaczenia tych kontenerów to jest druga strona medalu. Pamiętam film 40-latek, Stefan Karwowski miał biuro w takim pomieszczeniu, budując trasę w serialu 40-latek. Ja oczekiwać będę od wójta opinii fachowców, czy tego typu kontenery
wybudowane w tamtych czasach, zgodnie z tamtymi przepisami, można było przeznaczyć na zamieszkanie w ramach budynków socjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do przyjęcia protokołu. Przechodzimy do głosowania. Agnieszka Bajor, jestem za przyjęciem protokołu. Jolanta Bloma. Jestem za. Jana Jarczok. Jestem za. Justyna Kowalczyk. Jestem za. Marcin Kowalczyk. Jestem za przyjęciem protokołu. Mateusz Kurkowski. Jestem za. Piotr Kurowski. Piotr Kurowski, jestem za przyjęciem. Eryk Łęgowik. Jestem za. Halina Majewska. Halina Majewska, jestem za. Karolina Matuła. Karolina Matuła, jestem za. Sabina Pożarlik. Jestem za. Anna Sadziak. Anna Sadziak, jestem za przyjęciem protokołu. Lidia Barwasińska. Lidia Barwasińska, uważam, że to jest najlepszy protokół, jaki powstał w komisji rewizyjnej i jestem 100% za przyjęciem tego protokołu. Szymon Wiśniewski. Szymon Wiśniewski, jestem za przyjęciem protokołu. Lidia Wychowaniec. Lidia Wychowaniec, jestem za przyjęciem protokołu. 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy protokół przeprowadzony w gminnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rędzinie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Momencik, bo za dużo papieru. Do przedostatniego punktu, to jest, nie przedostatniego. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę, tutaj pan Eryk Łęgowik, bardzo proszę, oddaję głos. Pani Przewodnicząca, dziękuję za udzielenie mi głosu. Wysoka Rado, jako że podczas ostatniej Komisji Oświaty zostałem poproszony o podjęcie działań w celu wyeliminowania zakłóceń z obrad sesji Rady Gminy, to kieruję swoje zapytanie w związku z tym o możliwość zwiększenia prędkości internetu w Urzędzie Gminy Rędziny. No i jako, że zostałem poproszony o interwencję w tej sprawie, robię to przy pierwszej możliwej okazji i proszę o odpowiedź, czy jest możliwe zwiększenie prędkości internetu w budynku Urzędu Gminy, a jeśli tak, to kiedy, w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń obrad sesji Rady Gminy Rędzin. A w drugiej części swojej wypowiedzi pragnę podziękować wójtowi gminy Rędziny za przychylenie się do zapytania mojego i radnego Szymona Wiśniewskiego w sprawie ekosłupków, które mają wykonywać pomiar i wskazywać stan jakości powietrza w Rędzinach. Ponadto będzie można też odczytać te wyniki jakości powietrza w aplikacji mobilnej. No a wszystko wskazuje na to, że środki właśnie otrzymane z konkursu Zielone Czeki w wysokości 10 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na montaż tych ważnych urządzeń. Dziękuję bardzo, bowiem odzew ze strony mieszkańców jest bardzo pozytywny. Dobrze, że władze gminy mają na uwadze dbałość o stan jakości powietrza, no, co przejawia się nie tylko w montażu ekosłupków, ale także między innymi powołaniem wspomnianego przez wójta na początku dzisiejszej sesji klastra energii, którego zadaniem będzie zdobywanie środków unijnych na rozwój niskoemisyjnej gospodarki energetycznej. Jednocześnie dziękuję za przychylenie się do uchwalenia budżetu gminy Rędziny na 2022 rok, w którym to między innymi znajduje się oczekiwana przez mieszkańców ulicy Kościuszki w Rędzinach oraz mieszkańców sołectwa Rędziny Wyrazów budowa kanalizacji sanitarnej. Jest to bardzo ważne przecież dla całego dalszego też rozwoju sieci kanalizacyjnej w całej gminie Rędziny. No i w imieniu mieszkańców, na ręce wójta, parlamentarzystów, radnych, pracowników Urzędu Gminy, no i wszystkich, którzy przyczynili się do tej inwestycji, składam słowa podziękowań. I na koniec, korzystając, iż jest to prawdopodobnie ostatnia sesja przed końcem roku kalendarzowego, a już na pewno ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia, pragnę złożyć nam wszystkim, mieszkańcom, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, radnym, wójtowi najserdeczniejsze życzenia
Niech święta upłyną w atmosferze rodzinnego ciepła i wytchnienia od trudnych spraw codziennych, a narodzone Boże Dzieciątko przyniesie radość na dobry czas dla nas wszystkich. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Lidia Warwasińska. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu i dziękuję Wiceprzewodniczącemu Rady o zgłoszenie właśnie tych problemów związanych z nagłośnieniem tak komisji, jak i sesji. Ja już wcześniej sygnalizowałam wypowiedź Pani Skarbnik, przy kwotach była sukcesywnie wyciszana. Natomiast zacznę od interpelacji związanej z naprawą chodnika wzdłuż ulicy Broniewskiego 4, klatka 5, wzdłuż ulicy Broniewskiego 5, klatka 5. Blok 4 i 5 przy klatce 5 zniszczone są kostki chodnikowe wzdłuż tego ciągu, zapadnięte są po 4 kostki, reszta chodnika wisi w powietrzu. Nie wiem jakim cudem, ale wisi. Odnośnie tych zapytań, które już wcześniej składałam, związanych z tymi pojemnikami, to złożę na piśmie zapytanie. Mam tutaj kolejne zapytanie, bardzo ważne zapytanie. Interesuje moich mieszkańców, wyborców, kiedy zostało ogłoszone i przeprowadzone konkurs, nabór na zastępcę kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla referenta do spraw księgowości Anity Mirowskiej, która złożyła oświadczenie majątkowe za rok 2018 w dniu 29 kwietnia 2019 roku jako referent. Złożyła oświadczenie jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta gminy. Pismo zarejestrowane 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:37 pod numerem DK 3532/2019. A w oświadczeniu majątkowym za rok 2019 złożonym w dniu 19 maja 2020 roku złożyła już oświadczenie majątkowe jako zastępca kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach. Pismo zarejestrowane w dniu 21 maja 2020 roku, numer pisma 4157. Numer pisma, czyli oświadczenie o stanie majątkowym. Bardzo bym prosiła, żeby pan wójt określił, kiedy zorganizował i przeprowadził ten konkurs. Mnóstwo dokumentów otrzymywałam przy złożeniu 10 skarg na 10 nieodpowiedzianych pism przez byłego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po konsultacji z pracownikiem samorządowego kolegium odwoławczego złożyłam te 10 skarg. No, Rada Gminy zaopiniowała jak zaopiniowała, nie będę na ten temat dyskutować. Natomiast samorządowe kolegium odwoławcze w 100% poleciło mi złożenie skarg, ponieważ najważniejszą sprawą, jeżeli wpłynie pismo do instytucji, to jest udzielenie odpowiedzi. W ciągu 30 dni mieszkańcowi, radnej gminie w ciągu 14 dni na zapytanie. Proszę do meritum. No więc to zapytanie do pana wójta i kolejne zapytanie będzie pośrednio, czy referent do spraw księgowości mógł posługiwać się pieczątką zastępcy kierownika. Te pozostałe zagadnienia to ja już pośrednio zgłaszałam, ale jeszcze jedno najważniejsze w nawiązaniu do tego, co powiedział wiceprzewodniczący Eryk Łęgowik. Zgłoszę się z prośbą do wójta gminy o udostępnienie pliku źródłowego z posiedzenia 41. sesji Rady Gminy Rędziny z dnia 26 października 2021 roku, ponieważ jak sygnalizowałam, podejmę działania prawne. W momencie, kiedy ja mówiłam o dublowaniu środków w Funduszu Sołeckim, ja mam nagrane nagranie, kompletne, mam panią przewodniczącą na moim nagraniu na dyktafonie, zniszczono nagranie z tej sesji.
W związku z powyższym występuje o udostępnienie pliku źródłowego w celu podjęcia działań na wyższym stopniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Szymon Wiśniewski. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. Chciałem złożyć zapytanie do pana wójta, bo nie ma pana kierownika GZK. Chodzi mi w imieniu mieszkańców, którzy nawet dziś prosili mnie, abym zadał to pytanie, czy istnieje możliwość w najbliższym czasie albo w jakimś dalszej perspektywie, w dalszym periodyku czasowym, aby uruchomić albo czasowe, albo regularne kursy autobusowe nasze linii GZK do Częstochowy i z powrotem w godzinach późniejszych niż godzina 21:30. Podyktowane to jest tym, że mieszkańcy, którzy bądź są zmuszeni, bądź no podyktowana ich decyzja jest spontanicznie potrzebą skorzystania z komunikacji miejskiej, no nie mogą się ani wydostać z Rędzin, ani dostać do Rędzin po godzinie 22:00. Więc czy istnieje taka możliwość, czy możemy się nad tym zastanowić jako GZK, jako jednostka nadzorcza, czyli gmina, lub też na posiedzeniu Komisji Infrastruktury jako Rada Gminy, czy możemy podjąć taką inicjatywę, czy to finansowo jest opłacalne, oczywiście, bo no, istnieje taka potrzeba i taki jest odzew społeczny. A korzystając z tego, że jestem przy głosie, chcę dołączyć się do podziękowań, które skierował już do pana wójta radny Eryk Łęgowik. Bardzo dziękuję za inicjatywę w postaci ekosłupków i wszystkie inne inicjatywy proekologiczne, które cieszą się dużym odzewem społecznym i dużym podziękowaniem ze strony mieszkańców, przynajmniej tych, które docierają do mnie. Dlatego panie wójcie bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dodatkowo oczywiście nie bez echa przeszł projekt kanalizacji ulicy Kościuszki, który jest mocno wyczekiwany i który otworzy jakby drogę do skanalizowania pozostałych ulic, co jest nie mniej ważne. Bardzo dziękujemy za to, że tak fajnie i szybko zakończył się remont ulicy Cmentarnej. Ludzie są też zadowoleni. Poza tym również chciałem państwu, panu wójtowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, jednostek podległych oraz mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, aby ten świąteczny czas narodzenia Bożej Dzieciny przyniósł nam wytchnienie, przyniósł nam jakiś spokój, zatrzymanie się, zadumę, a także przede wszystkim życzę państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma? Tak, pani przewodnicząca. Pani Justyna Kowalczyk. Pani Justyna Kowalczyk. Ja mam tylko dwa zdania. Chciałabym uzupełnić tutaj wypowiedź Szymona w sprawie właśnie zakładu GZK, ponieważ tak jak on zgłasza, ja również dostałam takie zapytania od mieszkańców. Tak jak tutaj Szymon zaznaczył w sprawie po godzinie 21:00, szczególnie weekendowo, wyjazdu autobusu z Rędzin. A drugie takie zapytanie mieszkańców jest, czy te autobusy muszą jeździć jeden za drugim? Czy nic by się nie dało zrobić w tej kwestii, żeby chociaż, nie wiem, 10-minutowe odstępy czasowe były między nimi? Bo jest moment, kiedy jeżdżą parami i jeżdżą puste, nawet z wygaszonymi światłami, a potem są 1,5-godzinne przerwy. Takie dzisiaj dostałam zapytanie od mieszkańców tutaj kolonii Rędziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiadomo, że z różnych miejsc autobusy jadą i pewnie dlatego, a z różnych miejsc muszą na tą samą godzinę mieszkańcy dotrzeć, także to się nakłada jedno na drugie. Tak to odpowiedziałam. Bardzo proszę, pani Ania Sadziak. Ja mam takie, pani przewodnicząca,
przewodnicząca jedną taką bardzo, no może ważną, może nieważną sprawę. Otóż u nas na ulicy Leśnej, na początku ulicy Leśnej, tutaj bliżej ulicy Kościelnej, nie pali się jedna lampa. I ja wielokrotnie zgłaszałam ten problem i mieszkańcy też zgłaszali, tam pani, która mieszka obok tej lampy również. No rzekomo ona była reparowana, ale tak naprawdę to ona nie świeci od Wszystkich Świętych, a może i wcześniej jeszcze. Miałem taką ogromną prośbę, żeby no, poczynić no, wszelkich starań z tabronem, żeby jednak tę lampę tam uruchomić, bo tam jest bardzo ciemno. Będę bardzo wdzięczna i w imieniu mieszkańców również. A korzystając, że jestem przy głosie, również chcę wszystkim Państwu radnym, wszystkim sołtysom, panu wójtowi, wszystkim mieszkańcom gminy złożyć bardzo, bardzo serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt, szczęśliwego Nowego Roku, obym wszystkie ścieżki, po jakie stąpały, będziemy stąpać, te ścieżki były jak najbardziej proste, życie nasze było lżejsze, szczęśliwsze i pełne uśmiechu i zadowolenia. Wszystkim Państwu serdecznie tego życzę. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. To jest korespondencja Rady Gminy Rędzin oraz zapytania i wnioski sołtysów. Bardzo proszę Państwa sołtysów, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo bym prosiła tylko wyłączenie jeszcze tych mikrofonów, bo trochę zagłuszają. W takim razie przechodzę do odczytania korespondencji, zasygnalizowania, co wpłynęło do Rady Gminy. A więc wpłynęła tak, uchwała numer 4200/7/2019/2021. 7 składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Rędziny projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z uwagą zawartą w uzasadnieniu uchwały. Także to dzisiaj to, co podejmowaliśmy, to jest. Następnie wpłynęło do Rady Gminy pismo od wójta, że w związku z przekazaniem skargi przez Radę Gminy Rędziny informuje, że w dniu 2 grudnia do tutejszego Urzędu Gminy Rędziny wpłynęło pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie, które jest odpowiedzią w związku ze złożonym zawiadomieniem przez mieszkańca gminy z dnia 6 października 2020 roku. I tutaj powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przedmiotowym piśmie poinformował tutejszy urząd, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie rowu maliaracyjnego zlokalizowanego w miejscowości Rudniki, ulica Wodnica. I to zostanie przekazane również do komisji skarg. Wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Seniorów Aster Rędzina dotyczące wskazania lokalu na potrzeby prowadzenia powstającego stowarzyszenia. Wpłynęły również dwa pisma od dwóch mieszkańców miejscowości Konin dotyczącego działek, dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania. I to również będzie przekazane do Komisji Infrastruktury. Wpłynęła informacja od przewodniczącego Rady Powiatu o sesji. Ona się odbyła wczoraj. Wpłynęły również życzenia pokazuję tutaj kartkę, od starosty częstochowskiego Krzysztofa Smeli i przewodniczącego Rady Powiatu w Częstochowie na święta i na Nowy Rok. Jeszcze tutaj ominęłam uchwały 7 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
i tutaj też była opinia pozytywna i również siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Lędzin projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 i tutaj również została wydana opinia pozytywna. Tyle z korespondencji. Ja ze swojej strony chciałabym bardzo wszystkim Państwu radnym podziękować za ten kolejny dla nas trudny rok, gdzie nie możemy się spotkać tak jak dawniej na sesjach czy na komisjach. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za oddanie, za pomoc, za życzliwość, za to, że jesteście, no można powiedzieć, co by się nie działo, to jesteście gotowi stawić się, pomóc. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również panu wójtowi za to, co zostało zrobione w tym roku i myślę, że w przyszłym roku nie ustanie w bojach o dalsze pieniądze, co by nasza gmina się dalej rozwijała. Także bardzo tutaj dziękuję za działalność. Dziękuję wszystkim kierownikom referatów. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za trud wkładany w pracę na rzecz gminy, na rzecz mieszkańców. Dziękuję również wszystkim kierownikom podległych jednostek. Również podziękowania za to, że działają na rzecz gminy Rędziny. Także bardzo wszystkim chcę tutaj z tego miejsca podziękować, życzyć zdrowych, wesołych świąt i lepszego przyszłego roku bez COVID-u, bez obostrzeń, co byśmy mogli normalnie funkcjonować. Jeszcze tutaj bardzo chcę serdecznie podziękować pani Loni za to, że zawsze jest pomocna, zawsze jest na stanowisku pracy, zawsze mogę na nią liczyć, także bardzo tutaj jej również dziękuję i życzę wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom, życzę w nadchodzącym roku i na te święta zdrowia, spełniania marzeń w przyszłym roku, życzliwości względem siebie, no i czego sobie tylko życzycie, co by Wam się spełniło. Także bardzo dziękuję za ten rok i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dla wszystkich. Kogo bym pominęła, to jeszcze raz mówię dla wszystkich. Dla wszystkich Państwa. Tutaj jeszcze Pan Wójt chce zabrać głos, także bardzo proszę. Drodzy Państwo, drodzy radni, sołtysi, kierownicy, wszyscy, którzy nas słuchają. Na początku bardzo dziękuję za te miłe słowa, które tutaj padły z Waszej strony. To pokazuje, że jest zauważane, jak się rozwijamy, ale tak naprawdę wszystko, co się dzieje i te słowa dziękuję, mogę odwrócić również w Waszą stronę. To Wasza przychylność i pozytywne spojrzenie na rozwój gminy daje możliwości jej rozwoju. Te podejmowane uchwały to jest wynik naszej pracy, która owocuje tym, że nam się żyje lepiej. Za te podziękowania dziękuję ja, dziękuję w swoim imieniu, w imieniu pracowników, którzy wszyscy wkładali w to ogrom pracy i Wam również, którzy też przyczyniacie się do tego, żeby to właśnie słowo dziękuję padało nie tylko do mnie, ale też do Was, od mieszkańców. Zbliżają się święta. Myślę, że ten okres świąteczny nastraja nas do tego, żeby powspominać niektóre czasy, wspomnieć i osoby, które właśnie i przez COVID, a może i przez różne sytuacje odeszły z naszych kręgów. Ten pusty talerz, który na stole gdzieś się pojawi, niech nie będzie przykrością że i opłakiwane po stracie człowieka. Pamiętajmy, że osoba, która odeszła od nas z rodziny, wnosiła dużo miłości, dużo serca w to, co się działo w gronie rodzinnym i poza nim. Również i Wy macie ten ogrom serca i potraficie się dzielić swoją radością, życzliwością w stosunku do innych. Życzę Wam, żeby tego właśnie Wam nie zabrakło w nadchodzącym roku, a szczególnie w tym okresie świątecznym. Życzę, abyście nadal byli ofiarni, pomocni, abyśmy i samorządowo, i rodzinnie naprawdę byli dumni z siebie, z tego, co tworzymy, z tego, co wykonujemy.
żebyśmy się mogli spotkać w następnym roku już właśnie bez tych obostrzeń. Także dołączam się tutaj do życzeń przewodniczącej pani Agnieszki Bajor. Jeszcze raz wam wszystkim z osobna i wszystkim razem dziękuję za to, co już się wydarzyło. Życzę nam, żeby nam energii nie brakowało do kolejnych działań i tej ofiarności dla naszych ludzi i naszych mieszkańców i naszych bliskich. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, jak i na Nowy Rok. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, że dbajmy o siebie wzajemnie i wspierajmy się. Także bardzo dziękuję za dzisiaj i zamykam obrady 43. sesji Rady Gminy Rędziny. Bardzo dziękuję. Dobranoc. 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 Dziękujemy. Dobranoc. 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 Dobranoc.